Od pamiętnego 2018 roku, kiedy to NBP i KNF ostrzegały przed ryzykiem związanym z kryptowalutami, minęły już 4 lata. Od tamtego czasu nie zmieniło się zbyt wiele. Światowe instytucje finansowe wciąż patrzą na kryptowaluty z zaniepokojeniem. To, co się jednak zmieniło, to świadomość ludzi, którzy coraz chętniej postrzegają kryptowaluty, a w szczególności Bitcoina, jako środek przechowywania wartości. Jako że moje podejście do krypto też trochę się zmieniło, w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na listę 10 ciekawostek o Bitcoinie. A partnerem dzisiejszego odcinka jest Binance, największa giełda kryptowalut na świecie, której zaufało już 90 milionów użytkowników. Na Binance możecie wybierać spośród ponad 600 kryptowalut do kupienia łatwo i wygodnie, na przykład za pomocą karty płatniczej, po najniższych na rynku opłatach transakcyjnych. Ponadto Binance oferuje swoją własną kartę Visa Binance, dzięki której krypto będziecie mogli płacić nawet w warzywniaku. Dzięki multum samouczków i przewodników, jakie oferuje Binance, a także polskiej obsłudze klienta, nie potrzebujecie też dużej wiedzy, aby zacząć i odnaleźć się w świecie kryptowalut, a dzięki pancernym zabezpieczeniom możecie spać spokojnie, nikt nie uzyska dostępu do waszego konta. Co więcej, zakładając konto na Binance już dziś z linku w opisie i pozytywnie przechodząc weryfikację tożsamości, otrzymacie aż $10 na start, wypłacane do 14 dni. Ale więcej szczegółów znajdziecie w opisie, pamiętajcie tylko, że handel kryptowalutami to ryzyko i nie powinniście inwestować więcej niż możecie stracić, tymczasem wracamy do dzisiejszego odcinka. Numer 10. Bitcoin należy do największych aktywów na świecie. Przez pewien czas znajdował się nawet w pierwszej dziesiątce, a pod względem kapitalizacji rynkowej wyprzedzały go praktycznie jedynie największe spółki technologiczne, srebro oraz złoto. Zwolennicy Bitcoina, czy jak go zwą cyfrowego złota, uważają, że pewnego dnia wyprzedzi ono złoto tradycyjne, a jego cena wynosić będzie ponad $500 000. Numer 9. $500 000 za coś, co nie ma absolutnie żadnego pokrycia w rzeczywistości? Aż nieprawdopodobne. Podobnie jak w 2010 roku, nieprawdopodobne było, że cena Bitcoina kiedykolwiek przekroczy choćby 1 centa. Wątpiąc w dalszy wzrost kryptowaluty, pewien Węgier, Laszlo Haniecza, wydał wówczas 10 000 Bitcoinów, czyli na tamten czas jakieś $40 na dwie pizze. Dzisiaj za tę ilość Bitcoina facet mógłby kupić pewnie całą sieć pizzerii. Numer 8. Podczas gdy jedne kraje zakazują Bitcoina, uważając go za zagrożenie dla waluty państwowej, inne kraje widzą w nim przyszłość i adaptują jako oficjalny środek płatniczy. Czy wiedzieliście, że w pierwszym kwartale tego roku niepozorne państewko o nazwie Salwador, które w zeszłym roku jako pierwsze na świecie zalegalizowało Bitcoina, było najchętniej odwiedzanym krajem Ameryki Łacińskiej? W kraju tym Bitcoinem możecie płacić nawet w przydrożnym stoisku z owocami. Numer 7. Według statystyk blockchain już około 46 milionów Amerykanów, czyli jakieś 22% dorosłej populacji, zainwestowała i posiada pewną część Bitcoina. Europa wypada trochę gorzej. Według badania Europejskiego Banku Centralnego, Bitcoina posiada około 10% gospodarstw domowych w Europie, z czego najbardziej zainteresowani tą kryptowalutą wydają się Holendrzy, z których Bitcoina posiada prawie co siódmy. Przy czym warto tutaj zaznaczyć, że jeśli ktoś posiada Bitcoina, wcale nie oznacza to, że posiada całego Bitcoina. Bitcoina, podobnie jak złoto, można nabywać również w niewielkich częściach, tak zwanych Satoshi, których 10 kosztuje obecnie 1 grosz. Numer 6. W Bitcoina inwestują nie tylko osoby prywatne, ale i całe przedsiębiorstwa, licząc, że w przyszłości znacząco zwiększy on swoją wartość, a tym samym wartość firmy. Wśród największych inwestorów znajduje się między nimi Tesla, posiadając aż 48 000 Bitcoinów, oraz MicroStrategy, będąca w posiadaniu prawie 130 000. Numer 5. Mimo iż wraz z długością funkcjonowania danej kryptowaluty na rynku poziom ryzyka niejako obniża się, Bitcoin wciąż jest niezwykle ryzykownym aktywem, a inwestując w niego nieumiejętnie, możecie stracić naprawdę wiele. Wie to na przykład pewien ksiądz z Opola, który w Bitcoina postanowił zainwestować pieniądze swoich wiernych, licząc na szybkie ich pomnożenie. W efekcie, aby zwrócić parafianom ich pieniądze, duchowny został zmuszony m.in. sprzedać swój samochód. Numer 4. Pieniądze na kryptowalutach można stracić nie tylko korzystając z narzędzi finansowych, na których się nie zna. W 2013 roku pewien Brytyjczyk stracił aż 7500 bitcoinów, które wydobywał aż 4 lata, ponieważ przez pomyłkę wyrzucił dysk twardy, na którym je przechowywał. Na dzień dzisiejszy 7500 bitcoinów warte jest ponad 825 milionów złotych. Także wyobraźcie sobie ten ból. Numer 3. Aż 25% osób, które nigdy nie korzystały z kryptowalut, jako powód wskazuje, że po prostu nie wie, jak kupować
kupuje się tego typu cyfrowe aktywa. Tymczasem na całym świecie znajduje się już prawie 40 tysięcy bitomatów, bankomatów służących do kupowania i sprzedawania krypto. W samej Polsce prawie 200. Zainstalowanie u siebie bitomatów zapowiedziały m.in. austriacki Mediamarkt, supermarkety Walmart czy stacje Circle K. Numer 2. Według najnowszych przecieków, prawdopodobnie najbardziej oczekiwana gra wszechczasów, Grand Theft Auto 6, rzekomo ma nagradzać graczy za wykonanie misji kryptowalutami. Najpewniej nie będzie to Bitcoin, a coś stworzonego specjalnie na potrzeby GTA, jednak sami przyznajcie, że pieniądze w grze wymienialne na prawdziwe pieniądze z pewnością byłyby czymś nowym. Numer 1. Według raportu firmy Deal, pracownicy z całego świata coraz chętniej pobierają wynagrodzenie w kryptowalutach. W pierwszej połowie 2022 roku kryptowaluty stanowiły aż 5% wszystkich globalnych wypłat w porównaniu do 2% z drugiej połowy 2021. Przy czym najbardziej zainteresowanych kryptowalutami stanowią tutaj mieszkańcy krajów niestabilnych gospodarczo. W Ameryce Łacińskiej wypłaty w kryptowalutach stanowiły aż 67% wszystkich płatności, natomiast Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki aż 24%. 47% wszystkich kryptowalut stanowił Bitcoin. Okej, i tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie, tymczasem ja się z wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnych na Planecie Faktów. Cześć!